Całkiem niespodziewanie pojawiło się nowe DLC do Jurassic World Evolution 2. Tak, tak, nie zapomniałem o tej grze z dinozaurami. Spokojnie, co jakiś czas będą się pojawiały kolejne odcinki. Dzisiaj chciałbym wam pokazać największego dinozaura, jaki aktualnie jest w grze. Jest to właśnie dinozaur z DLC, plus mamy też coś dla fanów mięsożernych, bo nie powiedziałem, że ten największy to jest właśnie roślinożerca. Nazywa się Alamozaur. Ok, taka jest jego nazwa. Tutaj mamy Australowenatora. Kurde, te nazwy. Oj, boję się, że będę coś przekręcał, ale nieważne. Nie boję się promocji na Kinguin z kodem Flotar. 14% zniżki jest, więc korzystajcie, bo to są ostatnie dni, gdzie można kupić naprawdę gierki tanio. Na przykład pierwszą część Jurassic World Evolution 2 razem ze wszystkimi DLC i zapłacicie naprawdę grosze, porównując do tego, co byście musieli zapłacić za dwójkę. A dwójkę też już powinniście taniej dostać, więc sprawdźcie sobie sami i oczywiście giveaway też jest w opisie. Dobra, weźmy sobie Morpiku i Genom. Zobaczmy, jakie w ogóle tutaj skórki będą tego. Dolina Śmierci. O, nie ma żadnych specjalnych skórek. Szkoda, szkoda. Dobra, weźmiemy sobie takiego czarno-zielonego, chociaż nie. O właśnie, coś może takie kolory. Zdrowie mu zwiększymy na maksa. Czekaj, czy to jest zdrowie? Nie, to nie jest zdrowie. Tu jest w ogóle napisane zdrowie, ale to nie jest zdrowie. Tutaj mamy apetyt. Wiecie co? Albo weźmiemy po prostu takiego zwykłego, bazowego, bez żadnych zmian dinozaura. Tak? Tak po prostu będzie najlepiej. Chcę zobaczyć, jak on wygląda, jak bardzo jest, wiecie, ogromny, bo tym się po prostu chwalili twórcy. Jeżeli jesteście tutaj nowi i jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, no to zachęcam oczywiście do zrobienia tego i wbijcie też na mój drugi kanał Flotar Plus, na którym także się pojawiają codziennie odcinki. Aktualnie gram sobie w Cats Go Fishing, bardzo fajna, bardzo przyjemna gierka. Wybierz się, ja weźmiemy sobie na razie po prostu jednego. Nie jest to może jakiś drogi dinozaur, patrząc na to, że tam inkubacja chyba kosztowała 9000. Dla porównania, jeżeli byśmy chcieli na przykład coś takiego trochę lepszego, nie wiem, jakiś Indominus, Indoraptor albo masa innych ciekawych stworzeń, które już się pojawiły na przestrzeni, no już chyba 3-4 dodatków. Fajnie, że ta gra jest nadal rozbudowywana. Z tego co wiem, nie doszły żadne nowe misje, nie doszła żadna nowa kampania, bo to nie jest taki ogromny dodatek, jak było to na przykład poprzednio związanego, i właśnie ten dodatek był związany z nowym filmem, którego, nawiasem mówiąc, nadal nie oglądałem, ale spokojnie. Kiedyś go nadrobię. Dobra, chcę zobaczyć tą dwójkę, jak sobie poradzi. Plus możemy dać coś jeszcze. Dilofozaury? Nie, no nie będziemy dawali dilofozaurów. Coś takiego mięsożernego, co tutaj fajnie, fajnie sobie zatańczy z tymi innymi dinozaurami. Metri nie... O, pyroraptorka? W sumie pyroraptor jest z poprzedniego DLC. Też nie pokazywałem go zbyt dużo, więc czemu by nie? Weźmiemy sobie rozpocznij zadanie. Okej. Wybierz jaja o jednego, plus 30% ataku ma. I to on ma taką dziwną skórkę. No dobra, niech będzie. Jeżeli chcielibyście jakieś może kolejne walki dinozaurów, to czemu by nie? Można po prostu sobie coś takiego zrobić w jednym z kolejnych odcinków. Ale mówię, chciałem się dzisiaj zająć tym DLC. Cały czas mam, wiecie co? Dobra, powiem to. Cały czas mam w głowie, żeby rozpocząć przygodę na sandboxie, oczywiście z pieniędzmi i tak dalej, bo tutaj nie mam limitu kasy, ale żeby wykorzystać te wszystkie dinozaury, które teraz mam i te wszystkie rzeczy, które można robić na sandboxie i po prostu stworzyć własny park dinozaurów. Nie wiem, czy to by było ciekawe do oglądania, bo ja za dużo czasu spędzam niestety na dekorowaniu tych wybiegów i tak dalej. Jak w Planet Zoo grałem, to potrafiłem na przykład 2 godziny siedzieć i robić jedną zagrodę dla jakichś tam stworzeń, więc nie wiem, czy to by było takie ciekawe, a z drugiej strony granie kampanii to nie jest dla mnie, bo te kampanie są dla mnie w Jurassic World Evolution 2 niestety tak nudno zrobione, tak nieprzyjemnie mi się po prostu w to gra i czuję, jakbym się troszeczkę męczył. I mamy Pyroraptora. Może to nie jest to, co chcielibyście zobaczyć, ale jako przystawka przed głównym daniem to za chwilę zobaczycie tamte dinozaury, a tutaj na razie popatrzcie na tego. Bardzo ładne, podobają mi się te pióra. No i te pióra widać, że się poruszają, także fajne. Dobra, weźmy może Alamozaura. Let's go, pokaż mi, czy jesteś naprawdę taki ogromny, jak ciebie zapowiadali. Nie sprawdzałem, nie... O... Nie spoilerowałem sobie. Jakie bydle! Ale on jest duży! O! Dobra, warto było.
30 zł to DLC kosztuje, gdybyście się zastanawiali, i dostajemy właśnie 4 nowe stworzenia. Czy to jest dużo, czy to jest mało, no to na każdy już musi sobie na to sam odpowiedzieć. Moim zdaniem, no, ja nie lubię takich, takich polityk, że tam masz grę, później wycinają ci z niej dinozaury, żeby dodać je do kolejnego DLC. Ale o kurde, największy dinozaur po prostu. Ale jaki, widać, że on jest taki masywny, nie? Zobaczcie na te, czekajcie, zobaczcie na te masywne łapy, jakie są. Oj, trzeba będzie chyba zawalczyć z czymś. Możemy, dla porównania, żebyśmy mieli od razu ładnie to pokazane, wypuścić jakiegoś barachiozaura. Filtry, mięsożerny, roślinożerny. I mamy tutaj tak, kamazaura, nie brachiozaur, albo diplodoka, nie, brachiozaura sobie weźmiemy. No i mamy brachiozaura na wolności i jak się przypatrzymy, to na przykład ta szyja jest tutaj bardzo cienka, porównując do tego grubego osobnika. Nie no, one są wielkościowo bardzo do siebie podobne, ale jednak ten jest taki bardziej napompowany, tak bym to pięknie ujął. No ale jest taki majestatyczny, nie wiem, przyjemnie mi się po prostu na niego patrzy, jak on powoli sobie zawraca. Niestety nie ma żadnych tutaj wysokich roślinek, a ja mam też wyłączony komfort tych dinozaurów, bo one, gdybym tylko włączył komfort, to one by zaczęły, wiecie, uciekać i byłyby problemy. Jeżeli wyrazicie zainteresowanie tym, żebym zrobił jakąś taką miniserię na sandboxie, i gdzie byśmy sobie budowali taki park dinozaurów, to wtedy wiadomo, będzie sobie można poobserwować te dinozaury w naturalnym środowisku, bez żadnych walk, bez niczego takiego. Myślałem, że on się kładzie. Tak? Że on się kładzie? Nie, bo jakoś... Tak, kładzie się! Czyli jednak... połóż się, pewnie. Ale nie jesteś chory, prawda? Nie, no nie jesteś chory. Po prostu. Mały odpoczynek, zmęczył się troszeczkę. Tam brachiozaur... brachiozaur sobie też... Czekajcie, to jest bronto czy brachio? To jest brachio, okej. Okay. No to wypuśćmy teraz jeszcze ostatniego tego dinozaura nowego, którego chcę wam dzisiaj pokazać. Oho. Oho, nie wiem, czy czasami nie mieliśmy go w Ark Survival Evolved. No, czy taki był Austroraptor, taki dinozaur z modów. My go nie oswoiliśmy koniec końców, ale bardzo, bardzo podobny się wydaje właśnie do tego, co można było zaobserwować. Fajnie się porusza, taki dziwny, nie wiem, dziwny model ma, o, tak bym powiedział, ale... Taki smukły, ale jednocześnie nie smukły. Nie wiem, ciężko mi, naprawdę ciężko mi to określić, ale wygląda ładnie. Podoba mi się jego też, jego umaszczenie. No i trzeba będzie za chwilę... O, czekaj, czy on się tak, on się przeciąga! Ale piękna animacja przeciągania się. Za chwilę oczywiście włączymy atak, żeby zobaczyć, jak sobie będą radziły te dinozaury. Czy na przykład ten austro... Jak to się dokładnie nazywa? Australowenator? Tak, samotny. A, czyli on raczej będzie potrzebował większej grupy niż tutaj jest. Jeden to jest za mało, a dla porównania ty... nie, populacja 1. Czyli on może żyć samotnie. Spoko. Bardzo fajnie, ale... Poobserwowaliśmy sobie te dinozaury, także czas zobaczyć rozgrywka, kontrakty, dinozaury, ucieczka dinozaurów bez ucieczek, komfort dinozaurów wyłączony, częstotliwość walk dinozaura normalna, roślinożercy, inicjowanie walk, tak, wszystko to jest to, co misiaki lubią najbardziej, także zobaczymy, jak poradzą sobie te dinozaury właśnie tutaj już w walce, tylko Pyroraptor mi trochę przeszkadza. Znaczy, przeszkadza. Tak naprawdę ten Pyroraptor nic nie robi, ale właśnie chciałbym, żeby on nic nie robił. Żebyśmy się skupili tylko i wyłącznie na tym Australowenatorze. Czy on w ogóle będzie atakował duże dinozaury, czy raczej nie? Ha, to jest mi ciekawe, nie? Bo mamy jeszcze tego, mówię, latającego, tylko że za bardzo... Okej, woliera kopułowa, wylęgarnia wolierowa. Dobra, w sumie mógłbym sobie to szybko tutaj postawić. Jak i tak będziemy próbowali, znaczy będziemy czekali po prostu, aż te dinozaury wejdą ze sobą w jakąś
walkę, coś, jakieś starcie będzie. Może one będą wszystkie żyły w zgodzie, ciężko stwierdzić. Ale wróćmy tutaj i spróbujmy szybko po prostu, szybko pokazać wam jeszcze tego jednego latającego. O, właśnie mieliśmy walkę i powiem wam, że nawet jej nie zdążyłem zaobserwować, bo tylko się wyświetliło, że jest martwy dinozaur. Szkoda, bo wiadomo, chcieliśmy zobaczyć, jak on się prezentuje, prezentuje w praktyce, ale spokojnie. Za chwilę do tego przejdziemy, ponieważ wziąłem, żeby było troszeczkę ciekawiej, kolejnego mięsożernego dinozaura, ale wróćmy na razie do Barbaridactylusa. Oj, te nazwy. To jest właśnie nowy, kolejny latający, o, który został dodany tutaj do gry. Nie, powiem wam tak, nie umiem się nimi jarać. Dla mnie to lata, nawet sobie wziąłem tutaj syntezę dinozaura i zobaczcie, to są wszystkie latające stworzenia, jakie tutaj mamy. Wszystkie latające genomy. I no fajnie, powiem tak, no spoko, ale i tak raczej tego z tym nic fajnego się nie zrobi. One po prostu będą sobie, o, tutaj na przykład wyląduje i cyk. I tak on wygląda. Także, no, jeżeli ktoś lubi takie dinozaury, no to jest kolejny powód, żeby kupić DLC. Ja przyznam szczerze, że kompletnie się takimi, takimi stworzeniami nie jaram. Ładnie wygląda, bardzo ładny model, podoba mi się zwłaszcza tutaj ta góra, ale nic ciekawszego o nim nie mogę niestety powiedzieć, także wróćmy do czegoś, co mnie rzeczywiście jakoś tam interesuje i wypuśćmy... O, a, ty sobie leżysz. Okej, okay. Leż sobie, leż. Bo za chwilę... a, czekajcie, muszę najpierw, no właśnie, wykluć tutaj, wykluć jeszcze jedno jajo. Co ty robisz, brachiozaur? Pijesz sobie? Ty sobie... O, jesteś głodny! Dobra, to bym musiał dać tobie pewnie jakieś takie wysokie drzewka? Coś takiego wystarczyłoby i już nie będziesz głodny? Czy i tak, i jedzenie? Owen może wydawać się odrobinę lekoduszny. Szkoda, że nie możesz wyłączyć tych informacji, bo to jest... A nie, przepraszam, ja mam je wyłączone. A nie, nie mam ich wyłączonych. Myślałem, że po prostu ich... mam tylko napisy, ale nie słyszę audio, ale to coś tam sobie gadają w tle. Dobra, wypuśćmy je, czyli one odczuwają głód, te dinozaury. No to będzie przynajmniej kolejny powód na to, żeby one jakoś ze sobą walczyły. Ten ładnie wygląda. To jest jakiś dinozaur, który nie wiem, czy nawet on był w podstawce, czy nie, ale ładnie, naprawdę ładnie się prezentuje. Nawet bym powiedział ładniej niż ten z tego DLC. Co ty robisz, głodny? Ty szukasz czegoś? Nie wiem. To tak wyglądało, jakbym szukał, wiecie, jakiegoś pożywienia na tym, na ziemi. Populacja las, orzech wysoko. A, dobra, potrzebujesz orzech wysoko. Las, orzech nisko, orzech wysoko. Proszę bardzo. Teraz, o kurde, tylko że on potrzebuje naprawdę dużo tego orzecha, ale no przynajmniej powinien sobie coś zjeść. Mam taką nadzieję. Będziesz jadł, czy nie będziesz jadł? Muszę tobie zapewnić odpowiednie warunki. Bo cały czas jest głodny, zdrowie mu spada, w razie czego będzie można wyłączyć. O! Mamy tutaj chyba jakąś walkę, co? Będzie walka. Ojojoj! Dobra, jeden strzał, zobaczymy, czy będzie jakakolwiek odpowiedź. Pamiętajcie, że to nie są Indominusy, to nie są T-Rexy, to nie są high-endowe dinozaury, dlatego też mu... dlatego dałem mu też takiego przeciwnika, może nie najlepszego, ale... Dobrze by było, gdybyś australowe na to, że zaatakował też. O! No taki ten atak... Czekajcie, co to jest za ikonka? Co to jest za... W trakcie leczenia? Nie. Zwycięstwo w walce. O, dobra, czyli to rozumiem, że one się teraz rozejdą i on... To chyba też zostało dodane w tej aktualizacji, czyli on teraz, widać po prostu, kto wygrał w tej walce. Aha, i od razu to znika. Myślałem, że to będzie jakiś buff na przykład do kolejnej walki, że jako, że wygrał walkę, no to będzie o 10% silniejsze albo coś w tym stylu, ale wygląda na to, że tak to niestety nie działa. No i ten Australovenator 16% HP, no nie powiedziałbym, że to jest dobry wynik. Patrząc na to, że spodziewałem się czegoś więcej. Właśnie problem z niektórymi tutaj dinozaurami jest taki, że czasami są dodawane naprawdę fajne, silne gatunki, jak na przykład Scorpius, jakiś Indoraptor, Indominus, chociaż te nie są z DLC, ale rozumiecie mi, o co mi chodzi. I z tym już można coś takiego porobić. A tutaj dostajemy takiego pyrtka, taki, okej, kolejny mięsożerny dinozaur, masz
i no jest po prostu, ginie w tłumie ten dinozaur, porównując na przykład z Carchadontosaurem. O właśnie, teraz w końcu to udało mi się wymówić. I porównując właśnie z tymi innymi dinozaurami, to wszystkie one są takie średniaki, po prostu. Ze średniej półki, nie są silne, raczej służy jako takie mięso armatnie, ale może znajdę zastosowanie tych dinozaurów, jak będę budował po prostu już ten park i będę mógł sobie wybrać. O, teraz sobie damy takiego średniego dinozaura mięsożernego tutaj w tej klatce i nie będą same, wiecie, T-Rex albo jakieś takie inne bardzo, bardzo znane dinozaury. Czemu on w ogóle nie je? To mnie zastanawia. Orzech wysoko. No przecież masz tego orzecha, powinieneś coś jeść. Dla porównania, no ten brachiozaur, jak widzicie, nie ma problemu, żeby sobie coś zjeść z tego drzewka. Więc o co chodzi? Czemu ty akurat nie chcesz? Głodujący. To już nie jest moja... to nie jest moja wina. Gdzie on jest? Oho! Chyba będzie jakaś walka. Tutaj już w trawie ukryty. A gdzie ty jesteś, ty drugi? Aha, samotny zdrowie. Dobra, czyli on leczy swoje rany powoli, powoli. Chociaż nie, wędruje, przepraszam. Nie leczy swoich ran. Czy on wyciera... Tak, on wycierał... A, on się drapie po prostu! Fajne są te animacje. No, naprawdę bardzo ładnie wyglądające. Ale słuchajcie, pierwsze wrażenia z tego DLC jest okej. Po prostu, no jest okej. Dostaliśmy kolejne dwa, cztery gatunki, z czego trzy wam pokazałem, do zabawy. Nie wiem, czy one będą miały jakieś większe zastosowanie, czy to jest bardziej po prostu, żeby rozszerzyć jeszcze pulę tych naszych dinozaurów. I co? Dzięki za oglądanie, miłego dzionka wam życzę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!